wszedł miecz dla naszych win. Przeszedł miecz dla naszych win. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Wpatrzeni w obraz Matki Bożej, naszej Królowej, pozdrawiamy serdecznie tu z Jasnej Góry wszystkich, którzy łączą się z nami przez to łącze telewizji Trwam, abyśmy nie tylko w tej tajemnicy jedności mogli się umacniać, ale żebyśmy mogli doświadczyć zbawienia, czyli tego, że możemy, tak jak ci trzej młodzieńcy w pieńcu ognistym, trwać i wytrwać. Chcemy o to prosić w czasie tej Eucharystii dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych. Szczególnie prosimy o ustanie epidemii i zaposługujących lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny, wszystkich, którzy służą nam. Na początku tej Eucharystii prosimy o skruchę, o miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć nasze serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę, i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu,
że nie będziemy czcić Twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czyż nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. 4 wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i
z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu wierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja wiedziałem u mojego ojca, to głoszę. Wy czcicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, chociaż nas ogarnia ta atmosfera i może skutki również tej pandemii, to trzeba, żebyśmy sobie wciąż przypominali, że jesteśmy w Wielkim Poście, na drogach Wielkiego Postu, ku Pasrze, która dokona się, w czasie której światu zostanie ogłoszona dobra nowina o Jezusie zmartwychwstałym. W czasie liturgii Wielkiej Soboty wyznamy wiarę. Do tego się przygotowujemy i na tej drodze dzisiaj Kościół stawia nam figurę trzech młodzieńców w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela. Ten motyw bardzo często się pojawia, szczególnie na kartach Ewangelii, kiedy Jezus jest pokazywany jako Zbawiciel, który wybawiał uczniów. Motyw trzech młodzieńców jest motywem zbawienia. Zbawienia, które nie polega na tym, że Bóg zachowa człowieka od ognia, że nigdy nie przyjdzie na mnie próba ognia. Zbawienie, o którym dzisiaj mówi Daniel w swojej księdze, pokazując nam trzech młodzieńców, zapowiada właśnie dzieło Jezusa, pokazuje nam, że zostaniemy poddani próbie ognia i że w tej próbie ognia On sam nas nie tylko przeprowadza, ale w ten ogień wchodzi. Także nic nam się nie dzieje, że ogień nie robi nam krzywdy. Zdumienie króla Nabuchodonozora polegało na tym, że on zobaczył cztery postacie.
Wygląd czwartego przypominał anioła Bożego. Zapowiedź Syna Bożego, Jego Ducha, który jak wicher ochroni młodzieńców przed spaleniem. Tak, Duch Święty chroni swoich wiernych przed skutkami ognia. Na tym polega zbawienie. Tak jak wspomniałem, ten motyw zbawienia bardzo często występuje w Ewangeliach, kiedy uczniowie doświadczają jakiejś burzy, niepokoju. Obecność Jezusa uspokaja nie tylko wiatr czy burzę, morze, ale uspokaja burzę w sercu Piotra czy uczniów. Także Piotr może iść po falach. Tak Jezus chce, żebyśmy w naszym piecu ognistym, którego może dzisiaj doświadczamy, czymkolwiek on jest, naszą pracą, naszymi przeżyciami, w tym właśnie piecu ognistym możemy prosić Boga i możemy Go błogosławić, tak jak ci trzej młodzieńcy. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, podpowiada nam dzisiaj psalmista. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki, bo Twoje jest imię, pełne chwały i świętości, uwielbione, wywyższone na wieki. To jest hymn trzech młodzieńców, ich wyznanie wiary, uznanie Boga za Boga. Zapraszają całe stworzenie, aby razem z nimi błogosławiły Bóg. Tak, błogosławiony jesteś, Boże, w tym naszym piecu ognistym. Zbawienie i wybawienie, którego doświadczają młodzieńcy, jest jednocześnie świadectwem dla króla. Król wyznaje wiarę w Boga i podkreśla, że młodzieńcy w Bogu pokładali nadzieję i oddali swoje ciała na ofiarę. Tak, to ci trzej młodzieńcy wcześniej, nie pokładając nadziei w sobie ani w królu, musieli doświadczyć obecności Boga, musieli się nauczyć postawy wiary. I teraz, będąc na wygnaniu, nie mogąc uczestniczyć w kulcie, w liturgii świątynnej, mogą oddawać chwałę Bogu, składając z ciał swoich ofiarę. Przypomina mi się, bo to jest bardzo bliskie dla nas, świadectwo prymasa Wyszyńskiego, który na początku września 1953 roku, gdy został uwięziony w Stoczku Warmińskim, tak zapisał w swoich zapiskach. Lękałem się, że już nie będę miał udziału w zaszczycie ofiary, którego doznali moi wszyscy koledzy z ławy seminaryjnej. Wszyscy oni przeszli przez obozy koncentracyjne i przez więzienia. Moje więzienie trwało 3 lata. Nie palił się do bycia męczennikiem, jak podkreślał, ale przyjął te okoliczności jako ofiarę, jako okazję do ofiary. Zapisał potem, że postanowił sobie tak urządzić czas, by zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. I dlatego po mszy świętej rozpoczynał lekturę kilku książek na zmianę, by ta rozmaitość tematów uchroniła go od znużenia. Potem na ścianie pokoju, w którym przebywał, urządził drogę krzyżową, rysując ołówkiem krzyże, pisząc nazwy i numery stacji. Przygotowywał sobie plan dnia, aby od samego rana do wieczora przebywać w ciągłej, intensywnej relacji do Boga, pracować i służyć. Niech to świadectwo sługi Bożego będzie dla nas okazją do składania ofiary,
I jeszcze jedno. Świadectwo wolności tych trzech młodzieńców w samym środku ognia, ale też w samym środku niewoli wobec króla, który ich więził, ten król pyta ich, który Bóg mógłby was wyrwać z mojej ręki? Można powiedzieć ręce króla, ale też ręce Boga, Pana nieba i ziemi. Ręce, które nas zabierają w niewolę i ręce, które nam dają doświadczenie wolności. Wolności dzieci Bożych. Trzej młodzieńcy odpowiadają, nie musimy Tobie, Królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, chce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki. A jeśli nie, wiedz, Królu, że nie będziemy czcili Twego Boga, ani nie będziemy oddawać pokłonu złotemu posągowi. To jest wypowiedź ludzi wolnych. Do tej wolności dzisiaj wzywa Jezus w tym fragmencie Ewangelii Jana. Jan zapisuje dziś, jeśli trwacie w mojej nauce, jesteście prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Tak, jest najpierw prawda o grzechu, który jest źródłem niewoli. I w czasie tej niewoli człowiek przestaje oddawać cześć Bogu. Staje się bałwochwalcą, nie widzi miłości Boga i Jego obecności. Każdy inny czyn, każda inna postawa z tego wyrasta i jest znakiem tego grzechu. Ale poznacie prawdę, to znaczy poznacie moją miłość, która wybawia. Stanę się dla was tym, który was przeprowadzi ze śmierci do życia, z grzechu do wolności. Prawdę o tym, że Bóg posłał na świat swojego Syna, który przeszedł przez piec ognisty, krzyż, i który zmartwychwstał, i który zgładził grzechy świata. To przyjęcie Jezusa, Jego zbawienia przemienia nas, zmienia nas z niewolników w uczniów, w dziedziców, w ludzi wolnych, którzy nie boją się ani żyć i nie boją się również umierać i którzy niosą orędzie prawdziwego zwycięstwa. Chciejmy więc, łącząc się z Matką Bożą tutaj na tym miejscu szczególnego zawierzenia, ale też szczególnej wolności i zwycięstwa, pamiętać to, co tak mocno mówi umieszczony nad kratą wizerunek, malunek z 1657 roku, mówiące o ucieczce Szwedów spod Twierdzy Jasnogórskiej. W rogu tego wizerunku nad kratą w cudownej kaplicy znajduje się napis: Przybyszu, oto Jasna Góra w ręku Matki Dziewicy w 1655 roku przez wojska szwedzkie 40 dni oblegana, lecz niezdobyta. Władcom polskim podobało się nazwać ją Górą Zwycięstwa. Ty jednak nazywaj ją raczej krzakiem gorącym, niespalonym przez ogień i nietkniętym pośród płomieni ognistych pocisków. Złóż dziękczynienie Bogu, który dał nam zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matkę. Pamiętaj też, abyś potomności przekazał, jak wielkimi dobrami Bóg uwieńczył Polskę.
pełni ufności w macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Marii i Panny, naszej Królowej, módlmy się. Módlmy się za Kościół katolicki, aby za przykładem Chrystusa otaczał szczególną opieką tych, którzy potrzebują opieki duchowej, medycznej i materialnej, umacniając wiarę, ratując życie i zdrowie człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za lekarzy, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, aby dawane przez nich świadectwo miłości zachęcało innych do podobnego zaangażowania i ofiarności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i samotnych, aby nie zapominano o ludziach najuboższych i pokrzywdzonych, otaczając ich troskliwą opieką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy odpowiadają za przekaz medialny, aby przekazywali rzetelne informacje oraz by przyczyniali się do kształtowania postaw braterstwa i odpowiedzialności za losy ojczyzny i jej mieszkańców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych w wyniku zarażenia się koronawirusem i skutków epidemii, aby otrzymali życie wieczne od Zbawiciela i w pełni mogli korzystać z radości i dóbr nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy szeroko otwarli serca na potrzeby naszych bliźnich, stając się autentycznymi wyznawcami Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej przynosimy Ci nasze modlitwy. Ufni, że nie tylko nas wysłuchasz, ale uczynisz nas świadkami Twojej Ewangelii. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz w ogrójcu zakrwawiony. Tam Cię anioł w smutku cieszył, skąd był świat pocieszony. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu. Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy na ku Twojej chwale. Przemień je w sakrament uzdrawiający nasze dusze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się
sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy naszego Ojca w niebie, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteśmy, wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrogi smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Trwając w tym darze Komunii Świętej, szczególnie ci z nas, którzy jej nie mogą przyjąć fizycznie, tylko duchowo, chciejmy zaprosić Jezusa przez modlitwę: przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie i kładę się u Twoich stóp, mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i w Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjść do Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki ofiaruje Ci mój umysł. Czekając na radość sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja ze swojej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i w śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Ciebie miłuję. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty sakrament przyniesie nam uzdrowienie, niech oczyści nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, ci, którzy pielgrzymują duchowo na Jasną Górę, bądźmy w tej łączności, w wierze, że Matka Boża jest naszą mocą i pomocą. Umocnieni, niech to pielgrzymowanie na Jasną Górę przed wizerunek naszej Królowej będzie dla nas i pociechą, i nadzieją na pełne zwycięstwo w wierze. Na tą drogę przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Gdyś pod krzyżem Syna stała mama,
syna konanie, uproś se.